Pierwszy prezent widzowy jest dla młodego. Tak to oczywiście się prezentuje. O, tutaj lampa świeci. Mamy prezencik. No tutaj jeżeli chodzi o zawartość tego wszystkiego, no to wygląda to tak. Jest czekolada. Ogólnie jakiś taki Mikołajek. No i to tak naprawdę tyle. Dałem mu takie resztki, żeby miał, no wiecie, co niektórym osobom się da jakieś resztki jedzenia. Jemu damy też resztki czekolad, żeby się cieszył. A ja jeszcze, widzowie, was zapraszam na drugi kanał, mianowicie Szalony Farmer. Nie wiem, ile aktualnie jest subskrypcji, ale lecimy po 10 tysięcy widzów. Także bierzemy pakę w ręce. Zobaczymy, czy młody w ogóle mi coś kupi na Mikołaja, bo powiem wam, że... Wątpię. Ciemno, widzowie, w domu wszędzie, ale jest i on, u niego się świeci światło. Proszę. Co to jest, jak myślisz? No, podejrzewam, że coś dla mnie. No dawaj, od Mikołaja dostałeś. No. Za nagrywanie filmów na dwa kanały. No. Dostałeś prezent, możesz rozpakować na wideo. Mhm. Dostałeś resztki czekolad, resztki tego, tamtego, możesz sobie wyjąć cały sprzęt. Pokaż, o, po kolei, rób po kolei unboxing. Co to jest? Cieszysz się z tego? Nie. Lubisz to? Nie. A, nie lubisz takich czekoladek z Mikołajem? No nie. Dobra. No to dawaj dalej unboxuj, co tam jest. Czekolada. Lubisz akurat ten smak? Nie. Nie lubisz słodyczy takich, o? Nie, czekolad nie. No, wiem, dlatego ci dałem, bo ja też widzowie nie lubię, dlatego to wykorzystałem i mu po prostu oddałem. Dalej. Co tam jeszcze jest? A, puste pudło. Czy tam pusta, jak to się nazywa? Co tu jest? Koperta? To. Jak, dobra, obstawiaj. Ile tutaj może być od Mikołaja? Obstawiaj, ile to może być? Czekaj. 100, 200? Tak, gdzieś takie 500. Prezenty daje. 500? To dobra, dawaj. Obstawiamy. Ile tutaj może być? Ile może być? 100. 100 tylko? No. Coś ty chyba tutaj kłamiesz. Pokaż, co tam jest więcej. Przelicz. Przelicz na filmy, żeby pokazać, że widzowie cenimy naszych pracowników, a mianowicie tego jednego pracownika w firmie. Umiesz liczyć? Umiem. Dobra. Ile jest? No 500, 600, 700, 1000. No, 1000 zł. Cieszysz się z tego prezentu? Tak. Co za to możesz kupić? Bo ogólnie, widzowie, problem jest taki, że ja nie wiedziałem, co mu kupić. Ostatnio na turnieju wygrał piłkę. Zaraz wam pokażę, też będzie akurat do tego vloga. Wygrał statuetkę najlepszego strzelca turnieju, jeżeli dobrze pamiętam. Wędki ma, wszystko ma. Pytałem się go, co chce, to mówił, że on sam nie wie.